Hejka, dzisiaj Was zabieram na szybki spacer. Mam kilka ulic do przejścia. Jestem przy moim ukochanym Bryant Parku. Coś tu teraz remontują, widzę. Pomyślałam, że sobie przejdę i chociaż Wam szybki spacer nagram. Polka w Ameryce. A ja lecę z walizą. Idę do punktu, w którym mogę sobie ją przytrzymać na cały dzień, żeby sobie ponagrywać odcinki. Haha. Bo z walizką to raczej ciężko nagrywać. A w pozostałe dni, teraz mam turystów, to chciałam Wam chociaż ponagrywać coś. Raz, że ten spacer. Spacery po tym mieście, jak wiecie, kocham i zawsze są przepiękne. Taka ciekawostka w tym budynku. Kiedyś był polski konsulat. Teraz mają swoją własną kamienicę. Piękne tulipany. Dobra, lecę dalej. To jest tył biblioteki publicznej. Tutaj to takie wysokie. To jest Summit One. Byłam tam na tarasie widokowym w jednym z odcinków. Tu możecie sobie zobaczyć. Bardzo dużo się jak zawsze remontuje. Co chwilę są jakieś balustrady czy jakieś rusztowania. Jeśli kochasz filmy, kochasz Nowy Jork i wciąż jest Ci go mało, to mam dla Ciebie świetną wiadomość. Mianowicie z Anią de Amerykanką napisałyśmy e-book Filmowy Nowy Jork. Zwiedzanie Nowego Jorku przez pryzmat filmów. Zabieramy Was w najważniejsze miejsca w Nowym Jorku, ale też pod takie perełki jak ta, czyli Budynek Przyjaciół. Link do naszego e-booka znajdziecie w opisie tego odcinka. Zapraszam serdecznie. To jest moja ulubiona perspektywa w Bryant Parku. Jest taki, że ta droga nie jest równa, więc walizką się trochę ciężko jedzie. Chyba jest lepsza strona, jest droga po drugiej stronie ulicy. To sobie poczekam, aż te autka przejadą i sobie przejdę. Tam jakoś to lepiej wygląda. Tutaj może lepiej ten Summit widać po lewej. O, jakie ładne. Jezu, jak ja tęsknię za glutenem. No trudno. Teraz dochodzę do 5. Alei. Thank you.
piątej alei. Się zaraz chowam w jakąś boczną uliczkę, bo tutaj strasznie wieje. Fajnie, bo co chwilę jak idzie się ulicą, to inny język się słyszy. Słyszałam już polski, hiszpański, teraz włoski przechodząc. Super, dobra, tu się schowam. W tej bocznej uliczce tędy się przejdę. O Boże, z tą walizką to powiem wam ciężko. Jeszcze z plecakiem na walizce. Zaraz wam pokażę tutaj chyba ładne budynki, chociaż nie, trochę takie smutne. Takie bardzo gotamowe. Kolejne rusztowania. Widzę jakiś dym. Czyżby charakterystyczny nowojorski dym z ulicy? Zaraz zobaczymy. Nice. Patrzcie, ile tutaj rusztowań. Cały ten budynek, cały budynek naprzeciwko. I przechodzenie typowe na czerwonym. Teraz już spacerujemy Madison Avenue. Zaraz koło 5. Chodzą na czerwonym. Ja nie zdążyłam, bo się zagapiłam. Ale po tym auto sobie przejdę. A to dlatego, że większość uliczek takich bocznych jest jednokierunkowa na Manhattanie. Więc łatwiej po prostu wystarczy w jedną stronę patrzeć. A ja tutaj szukam mojego UPS-a. Tu jest. Napiszę wam w tym odcinku, z jakiej skorzystałam strony, żeby sobie to zarezerwować. Za 8 dolców na cały dzień mogę trzymać tutaj swoją walizkę. Okej, walizka oddana. Dzięki za zobaczenie tego szybkiego odcinka, szybkiego spaceru. Ja zmykam nagrywać dla was inne, dłuższe odcinki. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Dzięki za ten spacer. Bye, bye! A jeszcze wam tylko coś powiem, bo to chyba przeznaczenie, że przed chwilą wam mówiłam, że w tamtym budynku był kiedyś polski konsulat, a teraz przez przypadek doszłam dosłownie pod polski konsulat. To jest cały budynek należący do Polski. I fajna ciekawostka, tutaj była w ogóle pierwsza winda, która prowadziła do garażu. Dobra, to tyle. Teraz już faktyczne pa i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, pa. I flaga Polski.